Nie odkryjemy Ameryki, mówiąc, że ciężarówka ma służyć do przewozu towarów na potrzeby klientów i przy okazji pozwala zarobić pieniądze. Wywiązuje się z tego zadania, jeżdżąc z towarem i stąd właśnie wzięło się powiedzenie: koła muszą się kręcić. Ale tu rodzi się pewien paradoks, bo użytkowanie pojazdu prowadzi do jego zużywania się. Czego konsekwencją bywa postój? Robi się wtedy nieciekawie, o czym najszybciej dowiaduje się księgowa, licząc straty zamiast oczekiwanych korzyści. Naprawienie ciężarówki zyskuje więc najwyższy priorytet, co jednoznacznie związane jest z sięgnięciem do kieszeni, dając kolejny dowód prawdziwości tezy, że aby wyjąć, trzeba najpierw włożyć. Właściciel auta staje w tej sytuacji przed dylematem, jak doprowadzić samochód do stanu używalności możliwie najniższym kosztem i w jak najkrótszym czasie. Metod jest pewnie tyle, ilu przewoźników, ale wszystkie mają pewną wspólną cechę – konieczność zakupu części zamiennych, olejów i materiałów eksploatacyjnych. Dziś już chyba nikt nie decyduje się na skorzystanie z oferty jakiegoś przygodnego załatwiacza, twierdzącego, że może mieć wszystko, czego tylko potrzeba. Takie postawienie sprawy może odpowiadałoby prawdzie pół wieku temu, ale nie dziś, kiedy różnorodność, wyrafinowanie techniczne i skomplikowanie poszczególnych podzespołów w pojazdach użytkowych osiąga wręcz kosmiczne rozmiary. I takiej właśnie kolosalnej skali wymaga również dostarczanie gigantycznego asortymentu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, o czym przekonamy się na przykładzie Opoltransu, dysponującego jedną z największych sieci hurtowni motoryzacyjnych do obsługi pojazdów użytkowych w kraju. Wszystko zaczyna się w Brzeziu koło Opola, gdzie mieszczą się magazyny centralne firmy. W nowoczesnych halach o powierzchni sięgającej 40 tysięcy metrów kwadratowych zastosowano system wysokiego składowania na 12 metrów. Gdzieś przecież liczący kilkadziesiąt tysięcy pozycji asortyment musi się pomieścić. Tu dociera codziennie kilkadziesiąt dostaw kontenerowych i na ciężarówkach z całego niemal świata i stąd dzień w dzień wyrusza kilkadziesiąt ciężarówek zmierzających do któregoś z blisko 50 oddziałów Opoltransu w całym kraju lub odbiorców zagranicznych. Spływające automatycznie zamówienia z oddziałów i od odbiorców zagranicznych są dokładnie przygotowywane w centralnym magazynie, gdzie 99% towarów jest dostępnych od ręki. Tylko naprawdę nietypowy asortyment wymaga krótkiego oczekiwania. Prawie każdy większy oddział w Polsce dysponuje towarami eksploatacyjnymi w 95% do natychmiastowej sprzedaży i w 70% towarami z firmowego katalogu, co sprawia, że każdy, nawet i najbardziej wymagający klient, znajdzie tutaj to, czego potrzebuje. Może wybierać spośród części markowych, jak również ich odpowiedników czy zamienników. Cała flota samochodów ze znakiem Opoltrans liczy ponad 300 pojazdów i wcale do rzadkości nie należy dostarczanie zamówień pod wskazany adres odbiorcy. Dostawy takie obejmują nie tylko części zamienne, ale także na przykład roztwór AdBlue w pojemnikach 1000-litrowych czy olej i płyny w beczkach 200-litrowych. We wszystkich oddziałach można zatankować AdBlue z dużych zbiorników bezpośrednio do ciężarówki w każdych ilościach. Do cieszącego się dużym powodzeniem asortymentu należy również ogumienie. A jednym ze sztandarowych produktów są markowe opony firm Triangle, Full Run i Kelly. Wszystkie gumy można na miejscu założyć, a dodatkowym atutem jest ich bezpłatna wymiana. Wypada jeszcze powiedzieć, że wszystko zaczęło się ponad ćwierć wieku temu od jednej placówki w Opolu. Stawianie potrzeb klientów jako priorytet zapewniło stały rozwój firmy i zaowocowało jej niezwykle dynamicznym wzrostem.
Dziś jest to prawdziwy ciężarowy skarbiec, w którym od ręki można znaleźć niemal wszystko do każdej marki pojazdów użytkowych. Łatwo przy tym z tych zasobów skorzystać, bo coraz większa liczba oddziałów Opoltransu sprawia, że do żadnego z nich nie jest daleko, natomiast asortyment, ceny, szybkość i dyspozycyjność obsługi pozwala wyróżniać się w gronie dostawców branży transportowej.